Czuję się zagrożony, jestem śledzony, jestem inwigilowany. Panie Danielu, pan się nie boi, cała Polska za panem stoi. To jest ten prezes, który na przykład w takcie tego wywiadu mówił, że te kilkanaście milionów na loty prywatnymi jetami, no to przecież nic. Na o, pytanie o miliard sześćset milionów, które utraciła spółka zarejestrowana w Szwajcarii, i której prezes, jak wiemy, był poszukiwany listem gończym za przestępstwa, stwierdził, że to też przecież spółka, która mogła mieć sukces, jak rozumiem, chyba w końcowym okresie Daniel Bajtek już nie miał zaufania do swoich kolegów z rządu Prawa i Sprawiedliwości i przedstawicieli służb specjalnych. Witam Państwa, Mikołaj Dowiek, redakcja Koniec pole Rozmowa Gońca z Państwem i z nami w studiu Krzysztof Kwiatkowski, koalicja obywatelska, senator. Witam Cię Krzysztofie bardzo serdecznie. Witam Cię Mikołaju, a przede wszystkim witza, witam naszych widzów. W Orlenie ostatnio dużo zmian. Oczywiście taką jedną najważniejszą jest to, że pan Fonfara został nowym prezesem zarządu PKN Orlen. Natomiast ciągle Daniel Obajtek, były prezes, jest bardzo aktywny medialnie i również rozlicza się go za różne jakby wydatki, które Orlen brał na siebie podczas jego prezesury. No i właśnie, dzisiaj mówiłeś, że. Przysłuchiwałeś się temu, jak Daniel Obajtek się tłumaczył z różnych wydatków i czy Ciebie przekonał, bo, bo wiemy doskonale, że Orlen to tak naprawdę było oczko w głowie, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, o ich rząd w ostatnich latach. Mikołaju ja się nie przysłuchiwałem, tylko z wypiekami na twarzy chłonąłem każdą złotą myśl byłego prezesa Obajtka. 40-minutowy wywiad w jednej ze stacji radiowych, pochłonąłem wodę jak gąbka, tak chłonąłem słowa, które padały z ust prezesa Daniela. Zacytuję Ci parę fragmentów. Czuję się zagrożony, jestem śledzony, jestem inwigilowany. Panie Danielu, pan się nie boi, cała Polska za panem stoi. E, przypominam, że mówi to człowiek, który wydał na przykład pół miliona złotych na amerykańską firmę, która śledziła e, polityków e, opozycji, robiąc zdjęcia, bo na szczęście to jest dokładnie udokumentowane. No i to jest ten prezes, który na przykład w takcie tego wywiadu mówił, że te kilkanaście milionów na loty prywatnymi jetami, no to przecież nic, że o czym my mówimy, jakie cztery. 400 tysięcy na wylot jego współpracowników, na wyścig formuły pierwszej. Bym powiedział, najlepsze hotele, jak to mówi młodzież, full wypasną, przecież to wszystko jest potrzebne dla budowania wizerunku firmy. Daniel Obajtek generalnie nie miał sobie nic do zarzucenia. Stwierdził, że był mega specjalistą i menago z pierwszego sortu. Na pytanie o miliard sześćset milionów, które utraciła spółka zarejestrowana w Szwajcarii, i której prezes, jak wiemy, był poszukiwany listem gończym za przestępstwa. Stwierdził, że to też przecież spółka, która mogła mieć sukces, trzeba było tylko nie poczekać. Ja rozumiem, że do tego miliard sześćset milionów, dorzucić jeszcze ze 2-3 miliardy, to może jakieś 50 milionów przychodu czy zysku by spółka zanotowała. Jak się słuchało tego wywiadu, to człowiek wpadał w zdumienie intelektualne, że ktoś tak jak Daniel Obajtek był, prezesem największego polskiego koncernu paliwowego, ale chyba Daniel Obajtek nie da o sobie zapomnieć, bo w końcówce tego wywiadu mówił tak, że jest rozważana jego kandydatura, że on nie może jeszcze powiedzieć żadnych szczegółów, ale że nie wykluczone, że rzeczywiście w najbliższych tygodniach będzie często jeździł po Podkarpaciu. W tych plotkach, które są, mówi się, że będzie otwierał listę do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia. Panie do Danielu, każda stacja pańska, wszyscy mamy we wdzięcznej pamięci pańskie dokonania, między innymi te ceny paliw, które nas swego czasu szokowały, więc spokojnie, niech pan kandyduje, będzie miał pan silną, emocjonalną więź. No ale, porządku. właśnie, jeżeli chodzi o e, listy PiSu, oczywiście czekamy na listy wszystkich partii, bo tak naprawdę e, pierwsze tą kampanię i zaczęła Konfederacja swoją konwencją. Przedstawiła kilka jedynek, kilku kandydatów, nie wszystkich oczywiście, no ale i tak, abym powiedział, za przed tym, co nas czeka. No ale w przypadku, gdyby Danilo Bajtek dostał jedynkę na Podkarpaciu z list PiSu, to myślę, że no, to jest więcej niż pewne, że zostanie tym europosłem. No, kurs byłby chyba nawet ujemny na to, czy na pewno zostanie Europosłem, no bo to wiadomo, mi się wydaje nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby nim nie został. To jakaś kompletna katastrofa. Eee, województwo podkarpackie to jest to województwo, to trzeba powiedzieć uczciwie, gdzie prawo i sprawiedliwość takie no, Taki bastion, bastion pisu, tak? Jak samo jak lubelskie. Tak, które... Świętokrzyskie, no, jak w porównaniu, na przykład dla koalicji nie, pomorskie też jest bastionem. jest wyjątkowe, tam Ale tam jest rzeczywiście mierząca przewagę. Pma przewagę, tam nie sposób nie zdobyć mandatu. No intuicja podpowiada, że aspiracje pana Daniela obejmują wyłącznie jedno miejsce na liście, czyli, czyli jedynkę, więc rzeczywiście nie sposób nie zdobyć tam mandatu. Na pytanie dziennikarza, czy startuje po to, żeby mieć immunitet, Daniel Bajtek się absolutnie oburzył. Mówił, że przecież wszyscy wiedzą, gdzie on jest, bo jest jakiś fotograf cały czas pod jego domem. Panie Daniel, może pan nam wyjść i zapytać, czy to pański fan, czy może czeka na autograf, bo raczej bym powiedział, gdyby ktoś pana inwigilował, to nie robiłby tego tak nieprofesjonalnie, że fotograf pod pańskim domem tam cały czas czatuje. Daniel Obajtek także podkreślił, że on ciągle nie wie, kto mu podrzucił pluskwę do gabinetu, ale już na pytanie, czy ma dalej zaufanie do swojego szefa bezpieczeństwa, który zajmował się jego ochroną w Orlenie. No już na to pytanie nie odpowiedział, za to podkreśla że właśnie no, musiał korzystać z pomocy zewnętrznej, jak tej e, suto opłacanej firmy amerykańskiej. Jak rozumiem, chyba w końcowym okresie Daniel Bajtek już nie miał zaufania do swoich kolegów z rządu Prawa i Sprawiedliwości i przedstawicieli służb specjalnych, ale teraz chyba to zaufanie mu wraca, no bo chce jednak kandydować no, z właśnie, Prawa i Sprawiedliwości. Co do tych jedynek, to e, w pisie raczej nie będzie to wielkich walk, a na pewno jak będą, tak jak pewnie myślę, zaszukalicy, to będą one jakoś ukryte. Natomiast lewicy, no ta walka zobacz, powiedziałbym się toczy na dobre na Twitterze. Zdanie, ja jeszcze jedno zdanie o prawie i sprawiedliwości. Kiedyś w czasach słusznie minionych, w czasach demoludów, przed rokiem, osie, przed rokiem 90. mówiono, że w Związku Radzieckim, w Związku Sowieckim i w byłych demoludach największe znaczenie mają tak zwani siłownicy, czyli ci, którzy reprezentują resorty siłowe. Zobacz, jak mają wyglądać jedynki prawa i sprawiedliwości. Mariusz Kamiński, Maciej Wąs. Bym powiedział siłowników, bym powiedział nad wyraz wielu. Widzę, że PiS wraca do czasów słusznie minionych, żeby trzeba przytulać przedstawicieli służb specjalnych, tych, którzy te służby nadzorowali. Zastanawiam się, czy to rzeczywiście odwołanie do historii PRL-u i Związku Radzieckiego, czy jednak myśl Łocha, prezesa Kaczyńskiego no jedno jest pewne. biega innymi meandrami. Członkowie, czy tam zarządzający z szpami specjalnymi zawsze mają dużo ekskluzywnej wiedzy. Natomiast co do tych walk o tej jedynki, to no, pytaj, na lewicy, pytaj, um. na lewicy rzeczywiście bym powiedział, ta walka się toczy dosłownie na oczach wszystkich. tak Wymieniają się argumentami, mm -hmm. y, angażują się w te, się nie, nie angażują się może w tę walkę, ale komentują tę walkę y, znani śląscy pisarze, jak na przykład Szczepan Twardoch. No dzieje się mnóstwo. Dzieje się mnóstwo. Lewica chyba doszła do wniosku, że nie, nieważne czy źle czy dobrze byle po nazwisku. Rzeczywiście dyskusja z wymianą argumentów między potencjalnymi kandydatami, którzy mieliby otwierać listę lewicy na Śląsku niezwykle interesująca. można ją śledzić z wypiekami na twarzy. Tylko nie wiem, czy te wypieki na twarzy nie towarzyszą wyłącznie tym, którzy w tej dyskusji uczestniczą, bo elektorat może Zwątpić, czy ci, którzy tak publicznie wymieniają ciosy, rzeczywiście mogą być no najlepszym właśnie, bo, przedstawicielami. bo te wyniki wyborów samorządowych już były takim e, żółtym światłem, można powiedzieć, dla lewicy na zasadzie, ej, uważajcie, bo zaraz mo może być źle. A teraz według najnowszych sondaży, niektóre sonda sondaże nawet wskazują, że lewica może być pod progiem. To nie jest jakby kwestia tego, czy, czy wyprzedzą konfederację, czy nie, tylko mogą być dosłownie pod progiem. Jest to, sam jestem ciekaw, bo jednak ordynacja do Europarlamentu jest tak skonstruowana, powiem w ten sposób, że sposoby przeliczenia tych mandatów powodują, że nawet ugrupowania, które mają dosyć niskie, kilkuprocentowe poparcie w przeszłości zdobywały mandaty, więc ja zakładam, że Lewica jakieś mandaty zdobędzie, chociaż zwróć uwagę, że naprawdę Lewica frontem do klienta, u nich cała dyskusja o tworzeniu list toczy się na naszych oczach. Leszek Miller ujawnił, że Włodzimierz Cimoszewicz dostał czarną polewkę, chciał kandydować z Wielkopolski. Włodzimierz Czarzasty mu tej Wielkopolski odmówił, zaproponował mu Podlasie. No wszyscy wiedzą, że na Podlasiu zdobycie mandatu z listy lewicy, bo oczywiście, gdy Włodzimierz, to ma, Włodzimierz Cimoszewicz kandydował z koalicji obywatelskiej, to tam jest mandat, no ale lewica tam mandatu nie zdobywa, mimo że to jest nie, oczywiście e, województwo nie, rodzinne Włodzimierza Cimoszewicza. Muszę powiedzieć, że jestem sam, Mam ciekaw, jak ta taktyka prowadzenia tych dyskusji w publiczny sposób sprawdzi się lewicy. Nie wykluczam, że rzeczywiście mogą mieć problem z przekroczeniem progu, bo ta nowatorska metoda, że wszystko wywalamy kawa na ławę, może nie spotkać się z pełną akceptacją w oczach wyborców. No właśnie, tylko, że z drugiej strony, jak już patrzymy na te listy, na przykład eurowyborcze PiSu, to można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński dba o swoich ludzi. W jaki to sposób dba, no to może być na przykład dla kogoś wątpliwe, także wrzuca kogoś na pewne miejsce do europarlamentu natomiast jakby powiedziałbym że partia nawet z jakieś tam grzeszki grzechy nie wyklucza tylko raczej trzyma tych ludzi ale zobacz, no ja... a z drugiej strony ale chcę nawiązać do innej mhm. sytuacji w ostatnim, w ostatnim czasie czyli do no już byłego wicewojewody dolnośląskiego ja jeszcze jedno zdanie o listach PiSu, bo na jedną rzecz zwracam uwagę jeżeli e, wiewiórki, e, bym powiedział czy wrubelki no które spekulają jeżeli twierdają... to się potwierdzi to są naprawdę bardzo ciekawe listy jeżeli się potwierdzi to jest jedna rzecz Jarosław Kaczyński kompletnie nie liczy się z wyborcami w takim sensie, że jednak... Pewnym abecadłem polityki zawsze do tej pory było, że wyborca e, lubi głosować na polityka, który jest z jego terenu, identyfikuje się z tym terenem. No co słyszymy? Nie, Jacek Kurski z Podlasia, nie, Daniel Obajtek z Podkarpacia, żaden tam oczywiście nie mieszka, Patryk jaki, nie wiem czy wiesz skąd ma kandydować, nie z Małopolski, gdzie, nie, gdzie kandydował ostatnio, nie z Opolszczyzny, gdzie nie, mieszka. Opolszczyzna jest połączona z tego co pamiętam z okręgiem Dolnośląskim, tylko strzelaj skąd ma kandydować Patryk. No że z Warszawy, jak kiedyś startował na prezydenta. A, to widzisz nie nie nie, to nie ma takich oczywistych rzeczy. Mówi się, że Patryk jaki, ciekawe czy moje źródła będą tutaj dobrze poinformowane, ma otwierać Śląską listę Prawa i Sprawiedliwości. Jak zaczniesz mnie pytać co wiąże Patryka jakiego ze Śląskiem, to dialibóg, nie jestem w stanie ci na to pytanie odpowiedzieć. Może jadąc z Opolszczyzny, fragmentem województwa śląskiego, no, przejeżdżając do no Warszawy, prawda. więc Pociągiem zakładam, można jakoś pojechać? Może samochodem, no bym powiedział, jak wiesz, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości słyną z jazdy pociągiem, jak Ryszard Czarnecki kabrioletem z Rzeszowa. Czasami nawet później się okazuje, że te samochody były już zezłomowane, kiedy były podawane do rozliczenia kilometrówki, ale to jest przecież Przecież drobny szczegół. Natomiast co do te, tego jakby paradygmatu prowadzenia partii politycznej, bo tutaj jednak Jarosław Kaczyński często stawia na to, że jednak swój to swój i no warto, że tak powiem, odpowiednio takiego człowieka zadbać, w takim sensie bronić go do końca. No a z drugiej strony, w przypadku Jacka Protasiwicza mam wrażenie, że to tak naprawdę, no, był jeden dzień, no i była dymisja od razu. Czyli jakby zastanawiać zastanawia się to pod kątem jakby też prowadzenia partii politycznej, bo jest to, uważam, dość ciekawy taki przykład, taki papierek rakmusowy, no bo można powiedzieć, że w sprawie Jacka Protasiwicza to się wydarzyło najpierw ta cała, bym powiedział, sprawa się wydarzyła ekspresowo, no a później sprawy nabrały naprawdę błyskawicznego tempa. Wiesz co, po pierwsze powiedzenie, że jeden dzień spawa się zamknęła, no bym powiedział, musimy, musimy to dla tych, którzy nas oglądają, być bardziej precyzyjni. Jacek Protasiewicz był aktywny na Twitterze, czyli na x No trafił w weekend, więc z tego, co ja pamiętam, Miedziela, był aktywny. W niedzielę, tak nie więcej. Moim zdaniem był aktywny cały weekend, czyli zaczął już pe, pewne wpisy. Ja musiałbym sprawdzić, ale niektórzy mówią, że rozpędzał się z tymi wpisami, zaczął jeszcze w piątek, ale jeszcze tak niewinnie, później była sobota, niedziela i w poniedziałek o 6 rano dopiero kończył. No, w zasadzie to za chwilę, chwilę później zakończył premier, odwołując go ze stanowiska wicewojewody, ale czyli był aktywny troszkę dłużej. Po pierwsze, przez te dwa, trzy dni zdążył pooceniać różne osoby, w tym dziennikarzy, zdążył z partnerką pokazać, jak przygotowuje obiad wymienić trochę myśli kulinarno-politycznych no można powiedzieć że był bardzo aktywny ja mam nieodparte wrażenie bo trochę jakimś tam źródłem jego aktywności była chęć wspierania kandydatki trzeciej drogi na prezydenta Wrocławia, czyli pani poseł Bodnar. No, nie jest tajemnicą, że gdyby ona została prezydentem Wrocławia, Jacek Protasiewicz obejmuje mandat. I którego się zrzekł na razie na Twitterze, zobaczymy, czy jest to, ostatecznie. Zobaczymy, czy ostatecznie. Ja mam nieodparte wrażenie, że zrzekł się po to, żeby, bym powiedział, mieszkańcy Wrocławia bym nie zwątpili, czy warto głosować na panią Bodnar, widząc, jakiego przedstawiciela by mieli, by mieli w Sejmie. I mówię to wszystko ze smutkiem, nie robiąc z tego beki, bo Jacka Protasiewicza znam. I muszę powiedzieć, że kiedy patrzyłem na te wpisy, to tak po ludzku było mi przykro, bo każdy z nas może mieć. Słabszy dzień. Ale bym powiedział, wtedy musi pamiętać o bardzo mądrej zasadzie, że jak na słabszy dzień, to do klawiatury telefonu czy innego sprzętu elektronicznego, który umożliwia ci zamieszczanie postów w social mediach, raczej nie siadasz, bo to się zawsze źle kończy. I kończąc temat wyborów, bo Europarlament dość szeroko mówiliśmy, ale druga tura wyborów samorządowych już ten weekend. O, dużo, ważnych decyzji, działo, tak. dużo ważnych decyzji. Dużo ważnych decyzji. No, i walka też o kilka największych miast w Polsce. Rzeczywiście, no, jeszcze może, może dużo się zmienić, tak na tej mapie politycznej Polski. Zobacz, no mamy bardzo ciekawe pojedynki. Mamy pojedynek we Wrocławiu, mamy bardzo ciekawy e, pojedynek w Toruniu, mamy bardzo ciekawy pojedynek w Krakowie, we Wrocławku Nie każdy to wie, zaraz omówię, jeżeli mi jeszcze dasz chwilę czasu. Mamy oczywiście końcówkę pojedynków w mieście, a Poznaj, konkretnie w Gdyni, i Poznań, chociaż ja Tam już, jest raczej ja już te miasta, gdzie wynik nie jest jednoznaczny. Choć ciekawe, że wspomniałeś o Wrocławku, bo to jest Basileu UKS. A, zaraz ci powiem nie, tam są też kibice widzewa. Wrocław, ciekawy pojedynek, urzędujący prezydent. Ja miałem nawet takie wrażenie, że pani poseł Bodnar z trzeciej drogi była na fali, ale chyba jej kampanie zwichnęły dwie okoliczności, czyli dwóch mężczyzn. Z jednej strony Jacek Protasiewicz swoimi social-mediowymi szarżami, no a z drugiej strony oczywiście sprawy związane z biznesami jej męża. I dzisiaj bym powiedział, że Sutryk, moim zdaniem, ma większe szanse na zwycięstwo. Drugi pojedynek, no to Kraków. Najbardziej znany poseł Miszalski z Koalicji Obywatelskiej, były poseł. W ogóle tam nieoczekiwane wsparcie z strony pani Małgorzaty Wasserman, która wsparła nie wprost, ale powiedziała, że jej jakby nie pozwoli, nie wiem, podejście też Łukasza Gibały i jego pomysł zagłosować na niego, więc jakby no nie w niepisany sposób, ale wsparła de facto trochę no, kandydata Kaczybowelskiego. To jest akurat dość ciekawym. Wiesz co, e, ja ci powiem, szczerze, że ja, ja przyznam, że nie nadążam w Krakowie, bo e, poseł Gibała, to są wybory mieszkańców Krakowa, nie będziemy w nie ingerować, e, ale rzeczywiście e, no e, jego aktywność polityczna, koalicja obywatelska, później ruch Palikota była ciekawa, ale była też ciekawa ta ewolucja związana z działalnością samorządową. Konsekwentnie przez wiele lat się do tej kampanii przygotowywał ale mam wrażenie, że. No, na tej, tak, że na tej końcówce jednak złapał trochę zadyszkę. Ptaj się o Włocławek. Tam jest niezwykle ciekawa sytuacja. Eee, kandyduje obecny prezydent, zresztą uważam, że dobry prezydent. Eee, pozdrawiam w tym miejscu mnie Marka. Eee, no i kandyduje z, e, senator z Lewicy, no, który parę miesięcy temu został e, wybrany do Senatu. To, co mnie zaskoczyło, ja byłem we Włocławku, e, to, że bym powiedział, urzędujący prezydent ma wielokrotnie mniej różnej tak zwanej reklamy zewnętrznej niż pretendent w postaci senatora Lewicy, tu nie wymieniamy nazwisk, już nawet nie robimy kampanii, chociaż Państwo to jeszcze obejrzycie kilka godzin, naszą audycję jak wiecie teraz zamieszczamy wieczorem, więc mamy jeszcze kilka godzin przed ciszą, ale my już się mentalnie do tej ciszy wyborczej przygotowujemy i jestem ciekaw, czy mieszkańcy, bym powiedział, bo w przypadku po nie ma tego problemu, wchodzi kolejny z listy. W przypadku senatorów są dodatkowe wybory. Jak mieszkańcy podchodzą do tego, że osoba, która całkiem niedawno została wybrana na senatora, mówiła: Będę chciał realizować obowiązki parlamentarne przez 4 lata, no, po kilkunastu tygodniach zmienia zdanie. Toruń jest niezwykle ciekawym przypadkiem. Dlaczego? Tam startuje prezydent, a jego kandydatem jest jego wieloletni wiceprezydent. Yy, mamy yy, kandydata Koalicji Obywatelskiej, który był wiceprezydentem. Wydawało się, że prezydent urzędujący jest faworytem, a okazuje się, że jest duże zmęczenie w Toruniu tą jego wielokadencyjną pracą w mieście. I chociaż początkowo się wydawało, że jest faworytem, dzisiaj faworytem niewątpliwie jest kandydat Koalicji Obywatelskiej. Czyli mówiąc e, językiem sportowym, pretendent e, do zwycięstwa. I może na sam już koniec dorzucę jeszcze jeden taki e, ciekawy e, smaczek, e, ciekawy przykład, bo te pojedynki są w dużych i małych miastach. Ja byłem w Radomsku. Łukasz więcej świetny kandydat. Też się wydawało, że na początku skazany na niepowodzenie. Startuje z urzędującym e, prezydentem Radomska, który się uczuł pewny zwycięstwa a moim zdaniem tam w Radomsku będzie zaskoczenie. Świetny, kompetentny, przygotowany i taki otwarty w relacjach z ludźmi kandydat Koalicji Obywatelskiej. Mam przekonanie, że wygra te wybory. RKS Radomska, pamiętamy. Pierwszy poważny klub krzyżówka, Krzynówka. Tu zostawiamy kropkę, jeżeli chodzi o kandydatów. Zostawiamy Gazetę radomszczańską pozdrawiamy. Tak, z tymi, Świetny tytuł prasy lokalnej. Ja bym powiedział, takimi szybkimi referencjami tego, co się dzieje. I na koniec... E, bym powiedział, taki trochę akcent, no, o którym było też głośno, komentowane był przez czołowych polityków w Polsce, czyli ta wizyta Andrzeja Dudy i spotkanie z Donaldem Trumpem. Tuż nawet przedstawiciele obecnego rządu mówią, że nie jest to taki zły pomysł, no bo tu trzeba rozmawiać z różnymi kandydatami, trzeba się po wojnie nauczyć grać na dwa fortepiany, no, a z drugiej strony są ludzie, którzy na przykład uważają, że nie, że tutaj my powinniśmy wspierać Joe Bidena konsekwentnie, bo to jest nasz jakby interes i Joe Biden będzie lepszym prezydentem z punktu widzenia Polski niż Donald Trump. No i mamy też mainstream amerykański, który za bardzo Donalda Trumpa nie lubi, mimo tego, że Donald Trump przez wiele lat był związany z tym mainstreamem, był taką, powiedziałbym, trochę gwiazdą, takim celebrytą. No i trochę też sobie z naszego prezydenta beki różni, Becka różni komedianci robili. Czy słusznie, czy niesłusznie, to jest druga sprawa, no ale to jest, bym powiedział, no dość ciekawy temat, no bo jednak, z, powiedziałbym, urzędujących, czy to premierów, czy głów państw, czy się spotykali z Trump, no to jeszcze mi przychodzi na myśl Viktor Orban. Pewnie kogoś byśmy jeszcze znaleźli, ale jakby rzeczywiście widać, że jednak, no tak trochę bym powiedział przekornie mówiąc, stara miłość nie rdzewieje. Więc to z y, amerykańskich stand nie komentuje, y, y, ale spotkania nie krytykuje jako pomysłu. Co chciał osiągnąć Donald Trump, to wiemy, jest kandydatem w wyborach prezydenckich, nawet bym powiedział w tych sondażach przeważa nad hmm, prezydentem Bidenem. Co pokazuje? Pokazuje, nie jestem teraz prezydentem, ale proszę, mój głos jest ważny, urzędujący politycy jak Andrzej Duda proszą mnie o spotkanie, bym powiedział, należy się liczyć z moją opinią. Ale bym powiedział, interes Donalda Trumpa dla mnie nie jest ważny. Dla mnie jest ważny interes Polski i wkrótce się przekonamy, bo już jutro ma być, z tego co wiem, głosowanie w Izbie Reprezentantów. Zobaczymy. No właśnie, i tam była ta teoria, że Andrzej Duda namawiał Republikanów ee, do wsparcia Ukrainy. Co, za chwilę się o tym przekonamy, bo czego ja oczekiwałem od tego spotkania. Jeżeli Andrzej dudał siedzie na takie spotkanie, wszyscy wiemy, że pomoc finansową. Która ma służyć zakupie, zakupowi amunicji dla Ukraińców, którzy jej nie mają, wyczerpują im się wszelkie zapasy, jest blokowana w Izbie Reprezentantów przez kogo? Przez tak zwanych Trumpistów, republikanów związanych z. I nawet się śmiano, bo Donaldem wyszedł Trumpem. ich przedstawiciel ostatnio do mediów i powiedział, że, a to jest w sumie dobry pomysł, i niektórzy się śmiali, że sklonowano go gdzieś tam w jakichś ukraińskich laboratoriach. Być może, że nagle o 180 stopni zmienił swoje poglądy, no ale też część osób mówi, że mógł być to wpływ tej wizyty. Andrzeja Duda, a co do tej amunicji, to masz rację, bo e, też śledzę korespondentów wojennych różnych polskich na Ukrainie. No, na przykład Jakub Maciejewski mówił, że m, zresztą z, e, e, z sieci jest on akurat, ale mówił o tym, że e, rzeczywiście ukraińscy żołnierze mówią że oni muszą oszczędzać te naboje, myśleć o tym, że potem tych nabojów może zabraknąć i trzeba ich. Używać oszczędnie, a myślę, że z naszym zachodnim przemysłem o tych nabojów moglibyśmy dostarczyć wystarczająco, żeby nie musieli liczyć każdego. To tu dwie rzeczy. Po pierwsze, ta wypowiedź, którą przywołałeś, ona była jeszcze przed wizytą Andrzeja Dudy, więc bym powiedział: no, tu nie postawimy tezy, że ta wizyta zmieniła nastawienie republikanów. Po drugie, bym powiedział: słowa słowami w polityce liczą się decyzje. Zobaczymy, czy rzeczywiście decyzja o odblokowaniu tych funduszy dla Ukrainy. Dla nas absolutnie kluczowa. Dzisiaj wojna w Ukrainie powoduje, że nie mamy oczywiście za naszą wschodnią granicą kolejnej granicy z Rosją. Mamy ją na szczęście tylko na północy Polski. No i bym powiedział ten ostatni, ostatni element, związany z samymi wyborami prezydenckimi. Tak, oczywiście dzisiaj można powiedzieć, że jednoznaczne stanowisko prezydenta jest, Bidena jest dla Polski korzystniejsze. Ale to jest zawsze w polityce międzynarodowej trzeba być bardzo delikatnym z takimi poglądami i opiniami, bo moim zdaniem one odnoszą absolutnie odwrotny efekt. No, gdybyś ty jako Polak słuchał, że nie wiem, przedstawiciel dowolnego państwa ci mówi, kto byłby lepszym polskim to prezydentem potem do głosowania czy premierem, to takiego. kompletnie nie pomaga zniechęca, więc ja do Amerykanów Także do Polonii, która mieszka w Stanach i będzie tam głosować, wybierajcie tych, którzy uważacie, że będą lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. A moja ocena jest tylko taka, że zablokowanie Rosji, uniemożliwienie wygrania Rosji wojny z Ukrainą jest nie tylko w interesie Polski, ale także w interesie Stanów Zjednoczonych, bo rozpędzona Rosja to kłopot i dla Polski, i dla Stanów, i dla całego wolnego świata. Głosujmy, na kogo chcemy w Ameryce, we wszystkich zakątkach świata. I już w niedzielę w drugiej turze wyborów samorządowych zachęcamy Państwa oczywiście do udziału, żeby spełnić swój obywatelski obowiązek. Tutaj z tymi e, wszystkimi refleksjami komentarzami Państwa zostawiamy. Zachęcamy do pisania swoich opinii, bo Wasz głos również ma znaczenie do e, polajkowania, do zasubskrybowania. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Państwa na naszym gościem był Krzysztof Kwiatkowski. Dzięki Ci bardzo. Mikołaju, dziękuję Ci. A my już w kolejnej audycji będziemy wiedzieć wszystko. Będziemy o każdym prezydencie miasta w stanie Wam powiedzieć i możemy nawet, jak Mikołaj, i będzie chciał zrobić analizę, kto i dlaczego wygrał. Wiecie dlaczego? Dlatego, że już jak będą wyniki, to my naprawdę dorobimy do tego wytłumaczenie, dlaczego wygrał X, a nie Y. A dzisiaj to jeszcze możemy się pomylić, nie daj Bóg, albo nasze tłumaczenia później będą brzmi brzmiały mało wiarygodnie.